kanał Niebajki. Zaprasza do wysłuchania nowej serii bożonarodzeniowej. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Z czego się cieszymy? Dziś na całej kuli ziemskiej wzruszają się serca blisko 600 milionów chrześcijan. W chatkach śniegowych Eskimosów, w namiotach murzyńskich na afrykańskiej piaszczystej pustyni i w kabinach okrętów prujących fale oceanów. Wszędzie obchodzą dziś Boże Narodzenie. Niegdyś pod ziemią, w katakumbach, przy niepewnym świetle kaganków obchodzili je pierwsi chrześcijanie w trwodze i ucisku. Na ziemi zaś święcili Rzymianie w tym samym czasie potwornymi orgiami święto Saturnalii na znak radości, że od tej chwili przybywa dnia, przydłuża się światło dzienne. I mieli słuszność. Nie przeczuwali oni wprawdzie tego, co działo się w podziemiach, ale od tego dnia począwszy, rzeczywiście zaczęło zwiększać się światło, bo tego dnia rozbłysła dla ludzi światłość Chrystusowa. I od tego czasu jakaż radość ogarnia nas w wieczór Wigilii Bożego Narodzenia. Czyż mogą być dla duszy ludzkiej tkliwsze, milsze chwile od tych błogosławionych chwil oczekiwania, z jakim dzieci oczekują przyjścia Dzieciątka Jezus w uroczysty wieczór Wigilii Bożego Narodzenia. O błogosławione chwile naiwnych lat dziecięcych. Z czego się cieszymy w ten święty wieczór? Poza choinką, poza podarunkami, poza wakacjami. Jakie ma dla ludzkości znaczenie śpiewane tej nocy przez aniołów Gloria? Od tej pory począwszy, możemy na nowo prawdziwie zaliczać się do ludzi. Od tego słabego dzieciątka otrzymaliśmy niepowstrzymaną, niespożytą energię chrześcijańskiego życia. Jasność betlejemskiej gwiazdy zapaliła gorącym ogniem wszystkie nasze idealne usiłowania, wszystkie nasze wyższe pragnienia. Anielskie Gloria to początek czekającej nas wzniosłej pracy, pracy w naszym wielkim, boskim powołaniu. A jednak, gdy teraz oto rozmyślam nad narodzeniem Pana, tak mi serdecznie żal tego maleńkiego, betlejemskiego Jezusa, gdy po raz pierwszy wstąpił między nas jeszcze pół biedy. Ludzie o nim nie wiedzieli, nie przypuszczali nawet, kim był ten, dla którego nie było miejsca w żadnym domu, komu odmówili ciepłego schronienia, serdecznego powitania. Ale teraz blisko już 2000 razy powtórzyło się Boże Narodzenie. Niechby Dzieciątko Jezus chwyciło mnie za rękę i oprowadziło w wigilijny wieczór po wielkomiejskich mieszkaniach. Chodzimy. Wszędzie jarzące świeczki, wspaniałe wigilijne wieczerze, wesoło bawiący się ludzie. Wszyscy weseli, Pan jeden smutny. Jezu maleńki, Tyś smutny w wigilijny wieczór Bożego Narodzenia? Co Cię smutkiem przepełnia? Boli Go, że po blisko 2000 lat w nieprzeliczonym mnóstwie rodzin powtarza się dziś betlejemskie wydarzenie. Dla Niego nie ma miejsca w duszach ludzkich. Nie łudźmy się. Blask choinki, zapalanie świeczek, obdarowywanie się. Wszystko to tylko bezduszne, powierzchowne pozory. Jeżeli nasze grzeszne życie odprawia od drzwi naszej duszy
proszącego o przyjęcie Chrystusa. A przecież, jak mówi z przemiłą naiwnością poeta, gdyby się Chrystus 100 razy narodził w Betlejem, a w duszy twojej ni razu, na nic to dla ciebie. Nie ujdziesz z Kuby. O wy, moi umiłowani, z czymże do żłóbka mego idziecie? Jeśli mi serca czyste dać chcecie, dajcie, najchętniej przyjmę je w dani. Ja je nad skarby wolę, nad złoto, choć takie biedne i małe. Lecz mi je dajcie czyste, a całe i na wzór mego promienne cnotą.